22 sierpnia, poniedziałek z Ewangelii Świętego Mateusza. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi, sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wyjść tym, którzy do Niego idą. Jezus dzisiaj zwraca uwagę faryzeuszom, uczonym w piśmie i mówi do nich: biada wam. Myślę, że to nie tylko do faryzeuszy, nie tylko do uczonych w piśmie, ale do mnie, do was, do każdego z nas. Dzisiaj Chrystus mówi to ewangeliczne biada. Aby gdzieś w nas poruszyć sumienie, nasze serce, abyśmy zmienili się. Bo często jest tak, że właśnie zamykamy królestwo przed ludźmi. Sami nie wchodzimy i innym też nie pozwalamy. My sami gdzieś nie wypełniamy woli Pana Boga i obłudnie żyjemy taką fałszywą wiarą, zamykając jakby tą drogę dla innych. My nie pokazujemy prawdziwej drogi do Królestwa Bożego. My nie pokazujemy prawdziwej drogi do nieba. I może dlatego dzisiaj Chrystus mówi: biada wam. Zmieńmy swoje życie. Przestańmy być obłudnikami, ludźmi fałszywymi, hipokrytami. Bądźmy ludźmi wiary, ludźmi prawdy. Bądźmy wiarygodni, uczciwi. Dzisiaj wielu jest takich, którzy tworzą taką fikcję bycia kimś i mają wokół siebie taki kokon swoich fałszywych wielbicieli, też obłudników, bo oni wiedzą, że ten człowiek jest obłudny i tą obłudą mu służą. Takie tworzą maślane twarze, pocieszając, poklepując go. Trzeba stanąć sobie w prawdzie. Trzeba stanąć samemu w prawdzie i prawdę powiedzieć drugiemu człowiekowi. Nie tak uczy Chrystus. Chrystus uczy wiarygodnego życia, prawdziwego życia, szczęśliwego życia. Życie w hipokryzji, w kłamstwie, w obłudzie nie jest szczęśliwe. Przychodzi wcześniej czy później wyrzut sumienia. Oby przyszło jeszcze opamiętanie, że jeszcze można coś zmienić, że można stać się jeszcze lepszym człowiekiem. Po to Chrystus daje nam Słowo Boże, sakramenty, Kościół, abyśmy się przemieniali. Abyśmy rzucili z siebie ten płaszcz obłudy i fałszu, a przeoblekli się w taką zbroję prawdy, uczciwości i wiary. Wszyscy, bez różnicy. Czy to ksiądz, czy osoba świecka. Każdy z nas musi dzisiaj usłyszeć Chrystusowe biada. I zacząć żyć wiarą, prawdą, miłością. Serca wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia jutro.